Za czasów dawnej Polski o takich ludziach jak Wacław Emir Żewuski mawiano, że to postać legendowa. Potomek hetmanów, pan wielkiej fortuny, magnat, yy, znawca orientu, no i przede wszystkim koni. W 1817 roku wypuszcza się na pustynię arabską, na półwysep arabski Skąd wraca po dwóch latach i przywozi na ukochane podole do Sawrania, do majątku 137 koni czystej krwi. Kilkanaście z nich y, pójdzie później do królowej Wirtembergi. W czasach, kiedy żył, był, powiedzielibyśmy dzisiaj, niemal celebrytą. Swoje utwory Rzewuskiemu poświęcali tacy wybitni ludzie pióra jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Wincenty Pol malował Żewuskiego sam Juliusz Kossak. Yy, opowiadano o nim po podolskich dworach wieczorem przy kominku jego niesamowite historie jak choćby podróż czy też ucieczkę za leppo na prom do Istanbułu, gdzie Żewuski na ukochanej klaczy Muftasara w 13 dni pokonuje liczącą około około 1000 km drogę poprzez Wyżynę Anatolijską. Sporo informacji na temat Żewuskiego znajdziecie w mojej powieści Czarodzieje Koni. Kiedy przychodzi powstanie listopadowe, Wacław Żewuski sadza 50 swoich kozaków na te niezrównane i drogocenne konie arabskie. Ginie 14 maja 1831 roku w bitwie pod Daszowem. Jego ukochany ogier Mukhtar Tap wpada na dziedziniec w Sawraniu bez siodła, bez uzdy, schlastany błotem i przeraźliwym rżeniem oznajmia śmierć swojego pana. Pikanterii sytuacji dodaje fakt, że ciała emira nigdy nie odnaleziono. W jednym z pamiętników żewózki zapisuje słynne zdanie, kto raz był jeźdźcem, nigdy nie będzie niewolnikiem. Myślę, że w dzisiejszych czasach to bardzo aktualna sentencja i niekoniecznie tylko dla jeźdźców. Nie pozwólmy się zniewolić.